Siema, witam wszystkich. Z tej strony Dworkop.elo, Skrypty76PS4 Polska. W dzisiejszym poradniku pokażę Wam, jak wykonać event obstawa solo z nowego DLC Wastelanders. Na początek kilka słów, które zarysują nasze zadanie. Korporacja Blue Ridge Caravan, zajmująca się transportem różnych dóbr z żurawinowego trzęsawiska do popieliska, szukała krótszej drogi niż przez strome zbocze dzikiej rubieży, więc znaleźli ją poprzez tunel Wielki Zakręt. Naszym zadaniem będzie eskorta braminów towarowych oraz odnalezienie zagubionego we wcześniejszych ekspedycjach cennego ładunku ukrytego w losowych zakamarkach tunelu. Aby rozpocząć zadanie, należy udać się do tunelu Wielki Zakręt Wschód na żurawinowym trzęsawisku. Gdy już dotrzemy do tunelu Wielki Zakręt, udajemy się do Winiego Kosty i rozpoczynamy dialog. Mówi nam o tym, że karawany potrzebują wsparcia. Klikamy pierwszy dialog. Jeżeli wszystko jest gotowe, powie nam, że to idealne wyczucie czasu. Następnie wchodzimy do środka. I tym oto sposobem rozpoczął nam się event. Aby go rozpocząć, rozmawiamy z Kieranem, który zaznajamia nas z zadaniem, które mamy tutaj wykonać, czyli odnaleźć zagubione zasoby Blue Ridge Caravan zgubione podczas poprzednich ekspedycji oraz priorytetowo bronić braminę. Pozwoliłem sobie przyspieszyć troszeczkę to nagranie, aby was nie przynudzać, aczkolwiek zobaczycie wszystko to, co najważniejsze. A więc ruszamy! Na końcu mojego filmiku będę chciał wam przedstawić, jakie nagrody można dostać z tego eventu. Są one na tę chwilę dosyć rzadkie, więc warto wykonać kilkukrotnie to zadanie. Po krótkiej wymianie zdań przyjdzie nam odeprzeć pierwszą falę krwawych orłów. Oczywiście musimy nie dopuścić do tego, aby braminy oberwały. Więc zabijamy wszystko, co się rusza. Jest podświetlone na czerwono, czyli krwawe orły i ich psy. Po odparciu pierwszej fali, jak braminy wystartują, mamy chwilę czasu, żeby poszukać pierwszego zgubionego zasobu. O, właśnie go znalazłem. Przed pauzą, która jest otwarciem mostu, zawsze znajduje się jeden z ładunków. Musimy dokładnie przeszukiwać tunele. Jak nie teraz, to będzie w momencie pauzy. Teraz jeden z karawaniarzy prosi nas o ochronę pleców, aby mógł spokojnie wysadzić zastawioną przez krwawe orły pułapkę. Więc czemu nie? Ponownie zabijamy wszystko, co się rusza i podświetlone jest na czerwono, nie pozwalając, by nasze braminy oberwały. Po odparciu drugiej fali, karawaniarz poprosi nas, abyśmy się odsunęli, by móc wysadzić spokojnie przeszkodę. Następnie docieramy do wielkiego holu, w którym musimy pozbawić życia kierownika krwawych orłów. Jest to element potrzebny, aby zadanie pchnąć dalej. Po zabiciu kierownika krwawych orłów, zadanie prowadzi nas do guzika, który otwiera bramę ładunkową. Nie otwieramy tej bramy, ponieważ w tym momencie, jeżeli zabijemy wszystkie mobki w tej lokalizacji, braminy nasze są bezpieczne i udajemy się w boczną odnożę tego tunelu, gdzie znajduje się zawsze drugi ładunek. Następnie udajemy się w poszukiwania, poza bramą ładunkową, którą musimy otworzyć, dwóch pozostałych ładunków. Oczywiście spotkamy po drodze pewne przeszkody. Zapraszam was na poszukiwania razem ze mną. Pamiętajcie, aby dokładnie przeszukiwać tunele, ponieważ łatwo przeoczyć niebieską skrzynkę w ciemnym tunelu. Warto zapalić sobie latarkę.
Ważnym też jest, że zadanie to możecie wykonywać każdorazowo po zmianie serwera, a nagrodą za nie są obligacje Skarbu Państwa, które możecie wymieniać za złoto, które jest teraz bardzo ważne, jeżeli chcecie zdobyć unikatowe plany dostępne w nowym DLC Wastelanders. Gdy już znajdziemy wszystkie cztery ładunki, możemy iść nacisnąć guzik w celu otworzenia bramy ładunkowej. Dzięki temu nasza karawana ruszy dalej do ostatniego punktu zaczepki przez krwawe orły. W tym miejscu nasza karawana zatrzyma się po raz ostatni w celu odparcia ataku krwawych orłów. Nie są to trudni przeciwnicy, aczkolwiek trzeba się skupić, ponieważ ich psy mogą łatwo przedostać się, zaatakować nasze braminy. Zdarza się czasami legendarny przeciwnik. Gdy już odeprzemy atak krwawych orłów, nasze zadanie dobiegnie końca. Gdy już mamy pokonaną ostatnią falę, pojawia się napis "Tam jest przejście do wyjścia", które kończy nasze zadanie. Braminy biegną do wejścia po stronie zachodu tunelu Wielki Zakręt, a nasze zadanie zakończyło się sukcesem ze zdobytymi czterema ładunkami. Za chwilę pokażę Wam, jakie nagrody można dostać z tego eventu. Nagrody z tego eventu to maska przeciwgazowa Blue Ridge Caravan, strój Blue Ridge Caravan. Cały komplet możecie zobaczyć na tym zdjęciu. Trzecią nagrodą jest skórka na plecach Blue Ridge Caravan, która jest uzupełnieniem całego stroju, moim zdaniem bardzo ciekawym. Ostatnią nagrodą za ten event jest plan na flagę Blue Ridge Caravan, która stanowi ciekawą ozdobę do naszego sklepu w naszym kampie. A na dzisiaj to wszystko. Dzięki, że mnie oglądaliście. Mam nadzieję, że się podobało. Do usłyszenia i do zobaczenia w Apalachach. Elo!